Cześć. Witam was w kolejnym unboxingu. Po ostatnim otrzymałem od was wiele bardzo ciekawych opinii, zarówno tych dobrych, jak i też tych, co należy poprawić, więc nad tym na pewno będę pracował. Jednak zadając wam pytanie na Instagramie, czy chcecie kolejny unboxing jeszcze w tym tygodniu, dostałem informację tak, dlatego jest. Jest ze mną dzisiaj zegarek, którego historia jest dosyć ciekawa, ponieważ nie był to w pewnym sensie planowany zakup. Szukałem możliwości połączenia mojej pasji z wydarzeniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak się okazało, szybko udało mi się namierzyć właśnie ten zegarek. Dzięki temu, że jeden ze sklepów, który oferuje zegarki, ze sklepów, który jest między innymi zlokalizowany w Warszawie, jest to sklep Wrzeciono Czasu, któremu bardzo dziękuję w ogóle za pomysł tego typu aukcji, stworzył właśnie aukcję, na którym do wylicytowania był ten zegarek, kurs zegarmistrzowski, który zorganizujemy w najbliższym czasie, który też postaram się dla was zrelacjonować, oraz to, co dla mnie bardzo ważne, wypełniliśmy w pewien sposób szczytny cel, przekazując środki z tego zegarka na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Było to o tyle ciekawe, że moja oferta złożona w pierwszych dniach tej licytacji przez długi czas była numerem 1. Natomiast w ostatnie 15 sekund pojawiła się oferta, która mocno przebiła moją. Następnie ja przebiłem tą ofertę, która się pojawiła, no i jest. Jest z nami zegarek marki Armand Nicolet. Tak wydaje mi się, że wymawia się nazwę tej marki. Z uwagi na to, że jest to marka w pewnym sensie dość niszowa, to powiem wam o niej kilka słów. Otóż sama marka, a właściwie sam Armand Nicolet, jest to osoba, która w 1875 roku zaczęła produkować swoje zegarki. I tak naprawdę do 1902 roku atelier Armand Nicolet produkowało zegarki kieszonkowe z różnymi komplikacjami, które pozwalały na tamten czas być jedną z bardziej rozpoznawalnych marek w regionie. I tak było do lat, a w zasadzie do roku 1939, w którym to Armand Nicolet, czyli właściciel marki, którą tutaj widzicie, a w zasadzie osoba, której imię i nazwisko widnieje obecnie w logo tej marki, zmarł, a kontrolę nad firmą przejął Willy, jego syn. I pod kontrolą Williego, jeśli chodzi o markę Armand Nicolet, rozwinęła się ona bardzo mocno, szczególnie w momencie, gdy na swojej drodze Willy poznał Ronaldo Braghe. To był włoski entuzjasta zegarków, który można powiedzieć w branży zegarmistrzowskiej pracował i stworzyli razem swego rodzaju nowy początek tej marki. Co jest ważne w tej marce? Jest to marka szwajcarska pochodząca z miejscowości, a w zasadzie siedziby posiada w miejscowości Tramelan w Szwajcarii. Przejdźmy zatem do samego zegarka. Co tak naprawdę udało mi się wylicytować? To, co widzicie w porównaniu do zegarka Maurice Lacroix, na pewno to pudełko wygląda już trochę lepiej. O dziwo trochę lepiej, mimo że ten zegarek docelowo jest tańszy od zegarka, który pokazywałem wam ostatnio. Natomiast same opakowanie tego zegarka robi rzeczywiście na mnie bardzo duże wrażenie. Jak widzicie, było jedno pudełko, tutaj już mamy prawidłowy box. Oczywiście mamy też instrukcję obsługi, dosyć sporą. Myślę, że nie dlatego, że ten zegarek jest aż tak bardzo skomplikowany, ale dlatego, że jest w niej mnóstwo języków, w których tą instrukcję można przeczytać. Zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Mamy piękne pudełko. Pozwolicie, że ja ten box wyjmę, pokażę wam jeszcze chwilę ten box, a następnie zbliżymy sobie trochę widok i pokażę wam to wszystko z bliska, jeśli chodzi już o sam zegarek. Spójrzcie na ten box. W porównaniu do ostatniego boxa, który zrobił Maurice Lacroix,
no wygląda to zdecydowanie lepiej, czyli trochę właśnie to, co wam opowiadałem odnośnie Mori, jak to wyglądało kiedyś, czyli boks, który nie wiem, czy imituje, czy jest drewnem, ale wygląda to bardzo pięknie. Tutaj coś swego rodzaju pieczęci tego logo marki naniesionej na ten boks. Naprawdę robi to niesamowite wrażenie, tym bardziej na górze to wykończenie ze skóry, szycie zrobione w bardzo ładny sposób. Także duży plus ode mnie na pewno za sam boks, ponieważ jestem osobą, która rzeczywiście lubi te boksy. Rzeczywiście patrzę na te boksy i uważam, że przy pewnej cenie zegarka ten boks musi wyglądać. A tutaj zdecydowanie no, wygląda on po prostu przepięknie. Dodam dla osób, które nie widziały na relacji na Instagramie, że ten zegarek, a w zasadzie licytacja wygrana z tym zegarkiem, kosztowała mnie 4750 zł, a wartość tego zegarka obecnie na Chrono24 kształtuje się w okolicach 5100-5600 zł, w zależności od kraju pochodzenia danego zegarka. A sam zegarek to model Armand Nicolet JS9. Powoli nam wyłania się już sam zegarek. Jest to stricte, można powiedzieć, zegarek sportowy, zegarek dużo, dużo większy od poprzedniego, który wam pokazywałem. Natomiast chciałbym wam pokazać jeszcze kilka rzeczy, które mnie bardzo ujęły. Mianowicie ściereczka, którą można wykorzystać zawsze do wytarcia szkła w tym zegarku. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, sygnowana logo marki. Oraz bardzo ciekawa gwarancja. Naprawdę wygląda to bardzo ciekawie, nowatorsko, czegoś tego typu jeszcze nie widziałem. Międzynarodowa gwarancja na zegarek Armand Nicolet JS9 na takim żółtym papierze trochę nadaje to takiego, można powiedzieć, przenosi nas do poprzedniej epoki, czyli do czasów, gdy rzeczywiście te zegarki powstawały, gdy ta marka nabierała swoich szlifów. Tutaj też możecie zobaczyć, że wypisana gwarancja przez W życiu ono czasu, czyli sklep, który udostępnił taką aukcję właśnie na WOŚP, za co duże brawa ode mnie. Wyciągnijmy więc zegarek. Sam zegarek można go zaliczyć tak naprawdę do zegarków typu diver. Dlaczego? Chociażby ze względu na to, że ma obrotowy bezel. Obrotowy bezel to jest to, z czym właśnie obecnie kręciłem, mówiąc kolokwialnie. Obrotowy bezel. Dlaczego to jest zegarek nazywany nurkiem i po co ten obrotowy bezel? Otóż nurkowie, gdy schodzą pod wodę, mogą zaznaczyć sobie, w którym momencie pod tą wodę zeszli. Na przykład 5 po. I w tym momencie wiedzą, na ile czasu pozwala im zostanie pod wodą ilość tlenu w butli. I w momencie, gdy zaznaczają godzinę, w której schodzą pod wodę, mają tutaj oznaczniki czasu. I w momencie, gdy czas po prostu dojdzie do określonej wartości, wiemy, że czas tlenu w butli dobiega końca, ten ilość tlenu w butli. Jeśli chodzi o sam zegarek, no pierwsze wrażenia są bardzo dobre. Naprawdę jest to kawał ciężkiego, na pewno solidnego zegarka z dosyć sporą tarczą, co oczywiście w pewien sposób jest znamienne dla zegarków sportowych, ale o tym więcej za chwilę, ponieważ chcę pokazać wam go z trochę bliższej perspektywy. Co jest ważne i przykuwające wzrok, przynajmniej mój wzrok, w tym zegarku? Otóż pierwsza rzecz, na pewno ten bezel. Bezel wygląda bardzo dobrze. Jest to bezel ceramiczny. Rzeczywiście film może tego nie oddawać, ale wygląda on na żywo przepięknie. Błyszczy się, mieni, po prostu te kolory czasami wpadają w fiolet, czasami w granat, czasami w kolor niebieski. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Wracając do tematu w ogóle, dlaczego ten zegarek jest nurkiem, to też pokażę wam dwie rzeczy, które są ważne, myślę, w tej kwestii nurkowania w takim zegarku. Otóż pierwszą rzeczą jest to, że ten zegarek ma 300 metrów wodoszczelności, co wam się zaraz postaram pokazać. I to jest pierwsza kwestia.
30 atmosfer, 1000 stóp, 300 metrów wodoszczelności. Jest to oczywiście zegarek automatyczny. Druga kwestia, jak widzicie, ta koronka jest zakręcana. Co to oznacza, że koronka jest zakręcana? Otóż można ją zakręcić, docisnąć do koperty i w ten sposób zabezpiecza to mechanizm na większych głębokościach, jak też w ogóle przed dostaniem się wody do mechanizmu. Postaram się Wam go nakręcić, pokazać, jak wygląda sama praca wskazówki. Proszę bardzo. Pokazuję Wam teraz tarczę, ponieważ z tą tarczą jest dokładnie podobnie jak z bezelem. Jak widzicie, w tym momencie, gdy trzymam tą tarczę, wygląda ona na fiolet. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście ona w zależności od światła zmienia kolor. W tym formacie mamy, jak zauważycie, granat. Jeśli zmienimy sobie w tą stronę, tu już wychodzą jakieś fiolety na wierzch. Bardzo fajnie zrobiona tarcza. Zresztą tutaj, jak zobaczycie, ten, można powiedzieć, powierzchnia tarczy, ona jest w pewien sposób taka chropowata, tak bym to nazwał. Jest swego rodzaju taki nakrapiany na niej wzór. Nie jest to na pewno płaska, gładka powierzchnia. Co ważne, jeśli chodzi o indeksy, jak też wskazówki, zostały one oczywiście pokryte farbą luminescencyjną, co oznacza, że po naświetleniu odpowiednim tego zegarka podczas dnia, w nocy rozświetla nam się ta tarcza bardzo ładnym światłem. Na koniec tego filmiku też wrzucę Wam taki krótki urywek tego, jak ten zegarek wygląda po naświetleniu. Pokażmy Wam jeszcze, jak to wygląda z tyłu. Z tyłu nie ma odkrytego mechanizmu, jednak jak widzimy, mamy tutaj kilka rzeczy, o których warto wspomnieć. Pierwsza rzecz to oczywiście nazwa marki. Tutaj, jak widzimy, jest symbol ryby. I co poza tym? Co poza tym tutaj mamy? Szafirowe szkło, o czym nie powiedziałem, więc to jest kolejna rzecz, która wyróżnia ten zegarek. Stąd też, patrząc na samą markę, jej w pewnym sensie niszowość, ale jakość wykonania, według mnie ta jakość wykonania jest naprawdę na dużo wyższym poziomie niż poziom cenowy tych zegarków. Jak widzimy, to logo, które jest zarówno na pudełku, jak też z tyłu zegarka, pojawia nam się również na zakręcanej koronce. Mało tego, pojawia się ono nam jeszcze raz tutaj na pasku gumowym, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. To, co ogromnie podoba mi się w tym zegarku, to kwestia zapięcia. Bardzo lubię tego rodzaju zapięcia, czyli zapięcia tak zwane motylkowe. Uważam, że jest to najwygodniejsza forma, jaka może być, jeśli chodzi o zapięcia. I spójrzcie, tutaj też mamy sygnowane logo marki zapięcie. Tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. Proszę bardzo, czyli odpinamy sobie tutaj oznaczenie stali nierdzewnej i tak naprawdę w bardzo prosty sposób możemy sobie, mówiąc kolokwialnie, uzbroić ten zegarek, czyli dostosować go do swojej ręki poprzez przełożenie paska poprzez sprzączkę i następnie można cieszyć się dostosowanym do swojej ręki zegarkiem na nadgarstku. Powiem Wam zupełnie szczerze, że kupując ten zegarek, nie zakładałem kompletnie, że będę go nosił. Mało tego, jest on obecnie wystawiony na 3 portalach aukcyjnych, gdzie starałem się, a w zasadzie staram się, bo dopiero od niedawna sprzedać ten zegarek. Co nie zmienia faktu, że coraz bardziej on mi się podoba z każdym wyciągnięciem go z pudełka i spojrzeniem na niego, ponieważ nie nosiłem go jeszcze, jest to zegarek pierwszy raz założony przeze mnie. Z każdym wyciągnięciem z pudełka podoba mi się on coraz bardziej, ponieważ jakość jego wykonania jest po prostu niesamowita. Posiadałem różne divery, jeśli chodzi o zegarki z różnych marek, również szwajcarskich i japońskich, i powiem szczerze, że tego typu jakości
nie spotkałem w progu cenowym do 5000 zł. Tego typu jakość zupełnie szczerze mogę powiedzieć, że spotykałem w progu cenowym, no powiedzmy pomiędzy 7 a 15 tysięcy złotych. Rzeczywiście tam można było spotkać zegarki takiej jakości. Tutaj dodatkowo zegarek jest wyposażony w okienko daty. To już chyba można powiedzieć pewien standard, aczkolwiek nie wiem, czy do końca potrzebny, ponieważ ten zegarek tak naprawdę służy do zupełnie innych rzeczy, więc gdyby tego okienka daty nie było, myślę, że też wyglądałoby to pięknie. Mało tego, myślę, że wyglądałoby to lepiej. Nie jestem na ten moment fanem, kolokwialnie mówiąc, dziur na tarczy. Tak zegarek prezentuje się na nadgarstku. Tak jak wspominałem Wam na poprzednim filmie, mój nadgarstek nie jest duży, co zresztą chyba widać na załączonym obrazku. Rzeczywiście ten zegarek jest dosyć spory, mój nadgarstek spory nie jest. Natomiast jeśli chodzi o tego typu zegarki, myślę, że swobodnie możemy temu zegarkowi to wybaczyć. Zresztą, żeby pokazać Wam pewną zależność, jeśli chodzi o sportowe zegarki, posłużę się przykładem jeszcze jednego mojego zegarka, który mam taki typowo sportowy na co dzień, czyli zegarka marki Casio kolekcji G-Shock. Spójrzcie. Bardzo podobna wielkość tarczy. Jeśli chodzi o samą wielkość tarczy, to w przypadku Armand Nicolet jest to 45 mm, licząc zegarek bez koronki. Naprawdę, powiem Wam szczerze, że poważnie się zastanawiam, czy nie zdjąć tego ogłoszenia odnośnie tego zegarka. Po pierwsze dlatego, że wystawiłem bardzo atrakcyjną cenę, bo rynku jest to tak naprawdę poniżej rynku, bo zastanawiałem się nad innym zakupem i myślałem, że sprzedaż tego zegarka ewentualnie mi też posłuży zrealizować ten kolejny zakup. Natomiast myślę, że bardzo prawdopodobne jest to, że ten zegarek ze mną zostanie. Naprawdę myślę, że jeśli chodzi o sportowy zegarek, nie potrzebuję niczego więcej, a jeśli chodzi o marki znane, popularne marki szanowane, będę na pewno wtedy zszedł w kierunku zegarków eleganckich, a taki zegarek sportowy będzie idealnym uzupełnieniem mojej kolekcji, którą sukcesywnie i obecnie już z pomysłem buduję. Dajcie proszę znać, jak podoba Wam się ten film, jak w ogóle podoba Wam się ten zegarek, bo najważniejszą kwestią dla mnie jest tak naprawdę, czy po prostu zegarek zrobił na Was wrażenie. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany ewentualnym nabyciem takiego zegarka, zapraszam do mnie, jak też zapraszam do odwiedzenia czy też sklepu, czy strony sklepów Życiono Czasu, ponieważ można tam znaleźć wiele unikatowych zegarków, które po pierwsze są dostępne, które można zmierzyć, założyć na rękę i zobaczyć rzeczywiście, czy to jest to, o czym rzeczywiście marzyliśmy, a po drugie samo w Życiono Czasu jest to miejsce, w którym rzeczywiście poczujecie, że Wasza pasja może się mocno rozwinąć. Ja za każdym razem, jak tam wchodzę, mówiąc kolokwialnie, mam ciarki, ponieważ jest tam taka ilość przepięknych zegarków z historią, że powoduje to zawsze ogromny uśmiech na mojej twarzy. Zostawiam Was zatem z oceną zegarka Armand Nicolet. Dajcie znać, czy on Wam się podoba, czy taki zegarek znalazłby miejsce w Waszej kolekcji. Już niedługo myślę, że spotkamy się na kolejnym unboxingu. Co ważne, w najbliższym tygodniu wybieram się do miejsca, gdzie zegarków różnych marek, tych również topowych ze świata, będzie bardzo dużo, więc dużo ich na pewno zagości na moim nadgarstku i to wszystko będę relacjonował na moim Instagramie, do którego link zostawiam jak zwykle na końcu mojego filmiku w opisie. Także zapraszam na Instagram, zapraszam na Facebook. Oczywiście będzie mi ogromnie miło, jeśli podobał Wam się ten filmik i jeśli zostawicie po sobie jakiś komentarz, like lub po prostu zaczniecie subskrybować ten kanał. A ja już ze swojej strony postaram się, żeby regularnie pojawiały się tutaj ciekawe zegarki, o których może czasami nawet nie słyszeliście, że tego typu marki na świecie istnieją, a jakością dorównują znacznie droższym swoim konkurentom z rynku.
Dziękuję Wam bardzo za dziś. Do usłyszenia.